Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować, moi kochani, 5 kart kolorowych z kolekcji Top Class 2024. Chodzi tutaj o wersję węgierską. Mamy Dominika Soboslaja. Jak zapewne pamiętacie, 5 różnych kolorów było, i w wersji węgierskiej mieliśmy. Na kolorach soboslaja bardzo ciężka sprawa, żeby go zdobyć. Udało się zakupić te karty. Także mamy komplecik już w tym momencie i tutaj kolor fioletowy soboslaja. Następnie niebieski, zielony, złoty i Czerwony. Wartość, moi kochani, gdzieś 150-200 zł za jedną kartę. Więc to jest też taki rary tasik. I druga sprawa: otworzymy sobie dzisiaj saszetki z nordyckiej wersji FIFA 365 2024. Jeszcze troszkę tych saszetek mam, a jak wiecie, nic nie wychodzi, więc człowiek gdzieś tam nagrywa, właśnie odcinki z saszetkami i kolekcjami, które jeszcze posiada gdzieś tam. Także postaramy się dzisiaj tutaj jak najwięcej trafić Nordyków, Rarek i kart Momentum. Pierwsza saszetka i mamy Kapitana Marquinhosa. Następnie Rising Star Barrios Atletico, Magician Rafinha Barcelona i trzy bazoweczki. Już się nie mogę doczekać kolejnej edycji, podobno ma Wyjść na przełomie września-października, więc jeszcze, jeszcze trzeba co najmniej dwa miesiące poczekać. I kolejna saszetka Double Trouble Mbappé Neymar z Paris Saint-Germain i jest nordycka karta Halland Nordic Giant. Następnie Titan Eder Militao z Realu i kolejne bazówki. Będzie teraz rocznica 10, 10 rok kiedy wychodzi kolekcja FIFA 365 więc zobaczymy czym nas zaskoczą jakie będą karty jaka kolekcja i w kolejnej saszetce double trouble z Juventusu topki Ter Stegen Barcelona Foden homegrown Manchester City i kolejne bazówki na razie w każdej saszetce jest jedna bazówka Milano. to już trzeci raz więc wpadają zawodnicy Milanu i kolejna fans favorite Gatti z Juventusu Time Machine Enzo Perez z River logo Eintrachtu no i tu już Milanu nie ma Tym razem coś będzie tutaj kapitan Arsenalu Odegard i jest Nordic Giant Isaac z Newcastle i patrzcie dwie karty nordyckie w saszetce tak jeszcze nie miałem Skandynawian Star Ausnes z Benfiki wow do tego logo Arsenalu i takie bazoweczki dudu fans favorite Palmeiras i z Milanu jest skandynawian star Simon Kier niestety go nie ma już w Milanie odszedł Milan troszeczkę przebudowuje kadrę Dominator Griezmann z Atletico logo Benfiki i dwie takie bazówki Neymar no i jest Erling Haaland skandynawian star Manchester City, Double Trouble Manchester United Bruno Fernandes Casemiro i z Milanu Homegrown Calabria <tryk> Przepraszam Tak więc moi kochani Jestem ciekaw Milanu w nowym sezonie Morata przyszedł Pawlowicz już na pewno te dwa transfery jeszcze podobno Trzech zawodników nowych ma dołączyć do Milanu, więc zobaczymy. Fans favorite Griezmann z Atletico. Titan Militao Real. Homegrown Barrios Atletico. I takie bazówki. Dwie saszetki zostały. Kapitan Lazio Immobile. Skandynawian Star Bach z Benfica. Rising Star Lewis, Manchester City. Właśnie odnośnie tych tutaj drużyn lepszych, topowych, to Milan po pokonaniu Manchesteru City w towarzyskim meczu za Oceanem wygrał również z Realem Madryt. Czyli dwie topowe drużyny na rozkładzie Milanu i dwa zwycięstwa. Zostaje jeszcze Barcelona, więc fajnie byłoby jakby i drużynę Barcelony Milan pokonał. Fans favorite Saka z Arsenalu Titan, Pires, River Plate, logo Palmeiras i trzy bazówki. Czyli patrząc tutaj na 10 saszetek, mamy sześć kart nordyckich. Normalnie w połowie w pięciu wpadły, bo w jednej mieliśmy Skandynawa i Gianta, więc bardzo fajna tutaj ilość tych kart. No, i czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie pięciu kart Unbeatable z Dominikiem Soboslajem z kolekcji Top Class 2024. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.